Hej, cześć, witajcie piraci w 23 odcinku z Assassin's Creed 4 Black Flag. Oczywiście Animus zrobił swoje i mnie przerzucił gdzieś do jakiejś wysepki. Nieważne. Mamy jakąś wysepkę, ale skierujemy się lepiej do kawki. Aczkolwiek możemy zrobić punkt widokowy, bo widzę, że nas tutaj kusi do tego. Więc zrobimy tak sobie. Bo nas przerzuciło tutaj. Nie bez chyba powodu. Jak widzicie właśnie, więc zrobimy sobie tutaj punkt widokowy. Tu już mamy fragment z danych Animusa. Odśwież sobie tą część Camberley Bay, tak? Dokładnie. Nie wiem w sumie. To było Cumberland Bay. Dobra. Nie widzę tu nic innego. Bo i tak nie będzie mi się chciało teraz przeszukiwać doskonale tego. O, mamy tu jakieś przedmioty do wytworzenia. Więc sobie tutaj zacznę wytwarzać. Przyda się. Okej, co my tu mamy? Odzienie łowcy rekinów. No, zrobimy sobie go. Proszę bardzo. Strzałka usypiająca. Coś jeszcze? Nie, wszystko już. Oho. Okej. O, przebrało nas. No teraz to żeś naprawdę. Czekaj, może jakoś bardziej pod światło wejść. O, tutaj. Nawet nieźle. Powiem wam, nawet nieźle. Dobra. No to przez ten odcinek pospacerujemy sobie ze strojem łowcy rekinów. Tak wyjątkowo. Skoro nas już tak przebrało, no to tak dzisiaj powędrujemy sobie. Tak wiecie, dla przetestowania, ale wolałbym dalej zakapturzonego Edwarda. Ale dzisiaj wyjątkowo możemy sobie na to pozwolić. Ja bym tu coś pozbierał w sumie, bo jak już tutaj patrzę, to jest co do zbierania. Sobie najwyżej tu zaparkujemy i zaczniemy zbierać. Więc ja i tak to muszę przeszukać. Co się dzieje? Jak dziwnie mi odpyta. O kurde. A! Więc najlepiej zaczniemy od tej strony szukać. Ale jak widzicie, strój nawet fajnie wygląda. Lepiej niż taki zwykły strój piracki. Fajną tą ma chustę na głowie. To naprawdę daje klimat piracki. Ogólnie. Są te, czekaj. Chwileczkę. Tu się kłania polowanie. Ja bym to zniszczył. A co ty robisz, Edward? Kurde, posrało już cię. Czekaj. Dobra. Zaraz sobie zbierzemy te. Nie wiem co w ogóle to są. Dobra. Gdzieś jeszcze jakieś zwierzę? Tam jest. Zaraz sobie je zniszczymy. No kama, spokojnie, spokojnie. Tylko jeden ruch. Strzelnięcie jeb. Dobra. Trzeba teraz oskurować te bambuski małe. Tak, oceloty to są, dobra. Nie ma sprawy. Chyba mi to nie zniknie, nie? Nie zniknęło mi, nie? No szlak by to trafił. Nie, coś się zgliczowało w tej części. Nieważne.
Przeładuj sobie jeszcze, Dzio. Fajnie teraz on to przeładowywuje. Nie musi wyjmować trzech pistolów, tylko od razu do jednego przeładowywuje. I to jest dobre. Dobra, mamy tu fragmencik. Jeszcze to zbierzemy umrzyk. I się chyba tepniemy jednak do animuska. Do kapki, kurde. Co ja pieprzę. Dobra. Przeszukuj naszego biedaka, który niestety nie przeżył tego. A nagroda, schemat koło sterowe Aquili. To są te skarby, no. Ale to będziemy zbierać chyba kiedy indziej. Dobra, ja już tu jeszcze tutaj tę skrzyneczkę zauważyłem, więc nie uniknie mi ta skrzyneczka. Ją zbierzemy. O, dobrze, słyszymy już ją bardzo dokładnie. Tu jest. Dobrze się ukrywa. Aha, dobra. Co mi tu robisz? Jakieś dziwne. Tam jest skrzynia. Doskocz tam. Okej, już. Wow. Czekaj, to jest. Co to jest? Nie, nie, to nie jest krew. Nie wiem, jakaś peleryna. Czy coś w tym deseń. Dobra. Zbieramy kolejny kuferek. Trzeba będzie obejść go. Coś jeszcze tu na pewno jest. Ale dobra, tepamy się już do kawki. Najwyżej wszystkiego nie zbierzemy. A jeszcze ta butelka tu jest. Sobie do niej dopłyniemy. I za chwilę będziemy robić to, co powinno już do nas należeć. Nie wiem, ile mam metrów do celu misji. Dobrze, podpłyniemy sobie tutaj i zbierzemy to, co trzeba. Dobra, przyspieszymy i nagle zatrzymujemy. Tam co to za kolce są? Dziwne. Dobra. Tu sobie skoczymy. I jep. Dobra, widzimy już tą butelkę. Była tak dziwnie schowana. Tak od razu na... Wow, rybki skaczą. Spokojnie, spokojnie. Minąłeś tą butelkę, panie. Tutaj jest gdzieś. Tu leży sobie. Okej. Spluniemy sobie ją. Możecie sobie tutaj przeczytać za pomocą pauzy. Pauzujcie sobie, pauzujcie, jeśli chcecie poczytać sobie. A jeśli nie macie ochoty, to nie musicie czytać. Nikomu nie każę. Okej. Dobra, wykonaliśmy na perfekta. Czyli jednak nam się udało. No oczywiście, bo ja chciałem. A jak coś chcę, no to się może udać. Zbierz 5 listów. Fajne osiągnięcie. W sumie. Okej, ale tych osiągnięć pewnie jeszcze jest dziesiątki. Więc jeszcze nie jest nic. W porównaniu z tym, co się może dalej dziać. Okej. A teraz chyba nawet wyglądam jak prawdziwy pirat, bo wcześniej wyglądałem jak taki pirat asasyn. Ale spokojnie, to tylko w jednym odcinku tak wystąpię. Więc nie liczcie na to, że będę tak co odcinek wędrował w stroju pirata łowcy rekinów. A w ogóle mogę zmienić ten kostium? No teraz to jakoś zbytnio nie mogę, więc dopóki nie dotrzemy do jakiegoś sklepu, to chyba będę wędrował w tym stroju pirata, łowcy rekinów.
Więc może nawet dobrze, bo to będzie jakaś taka odmiana wyglądu Edwarda. Przynajmniej to jakoś będzie lepiej wyglądało. Ale już wiecie co, nie szkodzi, że będę miał na sobie jakiś inny strój. To w sumie nie powinno mieć znaczenia. Dobra. Co my tu mamy? Kanonierka. A tam co? Fregata. O, ładnie, ładnie. Chociaż nie wiem, czy jest sens atakować. Ale to się okaże jeszcze. Ile mamy metrów do celu misji? To też jest ważne. A, nie aż tak dużo, tylko mamy dwa forty. Jeden jest to... kurde. Navassa, która jest w cholerę trudna i lepiej ją minąć. Czy Charlotte, złącz pieniądze dużo. Ale jaki level ma, to jest ważne. Wczoraj żeśmy płynęli do Navassa, więc dzisiaj może spróbujemy do Charlotte. Może będzie łatwiejszą wysepką, znaczy fortem. Zaznaczymy sobie Charlotte. No właśnie, wiedziałem, że źle płynę. Więc nie, możemy zawsze spróbować podbić Charlotte. A jak nam nie wyjdzie, no to nie wiem, co zrobimy. Bylebyśmy się stamtąd uwinęli. Bo wiem, że Navassy nie podbijemy tak łatwo. Jest aż 9 tych potworów. Czyli tych takich, no jakby to powiedzieć, wieżyczek. Jest mega ciężko. Ale to zobaczymy. Może Charlotte będzie łatwiejsza i ją po prostu pokonamy. Bez najmniejszych problemów. I potem zaczniemy misję. Jeśli jeszcze zdążymy. Rzecz jasna. Piraci sobie śpiewają. Ja zmieniłem wygląd Edwarda, bo pozwoliłem sobie na upgrade jakiś. Edward nie może wiecznie nosić tego jednego i samego stroju. Może co jakieś odmiany wyglądu. Bo właśnie tego potrzebował. Żeby wczuć się w ten prawdziwy klimat piratów. Ło! Fregata i liniowiec. No to już naprawdę jest mega przerąbane. Bo no już, że mamy fregatę, która ma 29 level i może nas jeszcze skopać, to jeszcze liniowiec, który ma 36 level i ma moździerze. No to przepraszam bardzo, czy jest sens stawiać opór tym dwoma statkom, kurde, tej fregacie i liniowcowi, bo nie widzę to dobrze. Kolejny liniowiec, ja pieprzę. No to tutaj jest jeszcze gorzej, bo tutaj to nas by zmasakrowały. Cholera jasna, chyba że unikniemy ataku fortu i przepłyniemy aż do Kingston. Chociaż ja nie wiem, jak to wszystko się będzie działo. Okej. Już mamy czerwoną strefę. Zaraz będziemy ją mieli. Tylko jakoś trzeba będzie minąć. Nie wiem, jak ja to uczynię. W zasadzie będzie problem. Liniowiec. HMS. Invisible. Fregata. O, wpytę. Uciekaj. Ty lepiej naprawdę uciekaj. Dobra. Jak to obszar nie jest dostępny? Co wy tu pitolicie? Aha, tu obszar jest niedostępny, dobra. A tak to możemy sobie płynąć dalej. Dobra. Spokojnie. Minęliśmy zagrożenie, które by nas już błyskawicznie zmasakrowało. Więc cieszmy się szczęściem. Na żadnych rekinów nie płyniemy. Rewelacja. Nie no, uciekamy. Tylko jak ja teraz mam uciec? Nie no, to pięknie. Teraz sprawdzę, czy dobrze będę uciekał. No właśnie, nie.
Teraz będę źle uciekał, będę musiał znowu zakręcić. Dobra, no i uciekamy, no. To niemożliwe jest, żebyśmy dali radę Fortowi, który kurde ma 5 działek. O proszę, fale. Tego jeszcze brakowało. Tak, jeszcze te działka chcą nas zaatakować. Dobra. Zrobione tak jak trzeba. Dobra. No uciekamy. No to jest niemożliwe, żebyśmy dali radę. Nie. Cofamy, cofamy. To jest ich wygrana ewidentna. Nie będziemy już stawiać oporu, bo widzę, że to nie ma sensu. Jakby się dało, to by się jeszcze zniszczyło. Ale oni teraz będą nas masakrować, bo jeszcze mamy utrudnienie. Nie, bo jest deszcz z mocnym powiewem wiatru. Więc to już po prostu nie da rady. Uciekamy. Jak coś, to porobię cięcia. Więc spokojnie, żebyście nie musieli oglądać tych faili. To po prostu unikniemy tego portu. No już żeśmy właściwie im uciekli. Ale teraz trzeba uważać, bo mamy tu jeszcze statki. To jest zagrożenie podwójne. Liniowiec. Fregata liniowiec. Kurde. Nie, wy chyba sobie naprawdę jakieś jaja robicie. No to już mamy przerąbane. Przerąbane. No to super. Teraz już w ogóle masakra totalna. Tyle statków. Dobra, Kingston. Nie no, zaatakują nas z pewnością. A my im po prostu musimy uciec. No, wiedziałem, że tak będzie. Teraz będą nas atakować. O proszę, ten ma jeszcze takie buty. O kurde. Kurde. O kurde. Nie wiem, czy w ogóle przeżyjemy ten atak. Okej. Dobra. Oni tu szykują na nas coś jeszcze. Zanadrzu. Kurde, no odlot. Po prostu odjazd. No. To żeśmy wyszli z tego cało. Pięknie. Po prostu bardzo pięknie. No. Super wręcz. No. Jeszcze tu nas wytepało. Nie wiadomo gdzie. No. O. Tak może unikniemy przynajmniej tych piratów. Co z tego, że obszar jeszcze niedostępny? Nie obchodzi mnie to, chcę tylko dotrzeć do celu misji. A to, że kurde użerałem się z jakimś fortem i jeszcze do tego próbowałem ominąć uf, pizdę. Liniowiec. Fregata. Liniowiec. Chuja. Nie no, my tutaj chuja zrobimy. To jest niemożliwe, żebyśmy pokonali 4 takie statki i jeszcze podbili fort. Myślałem, żywiłem nadzieję, że jeszcze może się udać, ale nie. Musi być zawsze jakaś porażka. I to nieważne z której strony będzie ta porażka. Tym razem unikniemy ich. Ja tu porobię cięcia, spokojnie. Żebyście się nie musieli obawiać. No trochę się natrudziliśmy. Myśleliśmy, że ten fort będzie nasz i że ich pokonamy, ale niestety, no, byli silniejsi, a nasz statek jeszcze nie jest aż tak przypakowany, żebyśmy mogli sobie spokojnie, nie wiem, zaatakować. Nie.
No spróbowaliśmy, spróbować, ale nie zawsze się może udać. Dlatego to jest ten minus. Tam jakaś mini wysepka, liniowiec. Dobra, dopłyniemy tam i zaczniemy robić misję. Ja oczywiście porobię cięcia w tych momentach, gdzie były walki z tymi fortem i z liniowcami, z którymi nie daliśmy rady. Co to? Gdzie tak nawalają? Jeszcze chcą bombardować nas? Mało im? A tam się wojują chyba. Ta, bo są te amerykańskie i hiszpańskie. I tak, dlatego się tak nawalają. No to nie, trudno się nie dziwić. Dobra, mamy już jeden kafla do przepłynięcia. A to co to jest? Fregatka. Nie atakuje. Nie chcę sobie znowu losu speszyć. Dobra, jesteśmy już aż tutaj w Kingston. No, o ile się nie mylę, że to jest Kingston, ale raczej to jest Kingston. Zacznijmy coś robić konkretnego i po prostu, nie wiem, zakończymy najwyżej odcinek czy też ten deseń. Dobra, jesteśmy już tu na miejscu. O, czyli to jest jednak, tak, to jest nasz Kingston. Takie miasto, o kurde, duże widać jednak jest. Znaczy większa jest Hawana, to jest wiadomo. Tak, akceptuj. Jesteśmy w końcu na miejscu. Okej. Mamy Kingston. Pewnie zaraz będzie napis. Nie było jednak, a szkoda. Dobra, jesteśmy w Kingston. Tak, no fajnie, że jest Kingston. Pierwsze co bym zrobił, to coś ze sobą. Dobra, ale może jak zobaczymy na ten sklep. Okej, kup. Amunicja. Kule moździerzowe, dobre. Okej, tu wszystko jest. Wygląd kaweczki. Niepotrzebne. Ulepszenia. Pancerz kadłuba, o. Możemy sobie dać takie ulepszenie jak tam pancerz kadłuba. A może jeszcze coś sprzedamy? O proszę. Bo przyda się nam trochę pieniążków. Dobra. Na ulepszenie to już nas nie stać. Dobra, mały upgrade, kolejny dla kawki. Ale to zawsze coś. Okej. No i już zrobione. No spoko. Tam mamy jakiś statek. Tu też. Zrobimy sobie jeszcze punkt widokowy. Tak, widzę tutaj, że jednak tutaj możemy zabawić długo w Kingston. Ha. Widzę, że tutaj nie będzie nudno. Będzie co robić. Dobra, tu sobie odświeżymy jeszcze punkt widokowy. A, czyli tutaj są ci Anglicy. Przepraszam, Anglicy. Czyli to są Anglicy w końcu, czy... Tak, przepraszam, powiedziałem Amerykanie wcześniej. A to są jednak Anglicy. Bardziej Brytyjczycy. Anglicy to mają inną flagę. Ale wtedy to były też inne czasy. Więc dlatego taką dziwną mają flagę. Okej. Jest, wspinamy się.
tu gdzie trzeba. A wespniemy się. Czemu tu nie mogę? Takie dziwne. Chwileczkę. Zaraz tu coś pokombinujemy, a tutaj możemy. O, da się. Jest. I na szczyt. Pięknie. Ło. LOL! Jak ty się dziwnie wspinasz czasami, Edward, to aż naprawdę strach się bać. Dobra, synchronizacja. Okej. No, fajnie. Mapka zsynchronizowana. W miarę jeszcze. Okej. No to spoko. No i co my tu mamy? Szczerze nic ciekawego. Sorry. O kurde. Już by nas prawie wykryli. Prawie że. A tu co mamy? Też tunel szybkiego. Wejdź. Aha, to pewnie. No i co to nam da? Przepłyń port. Podróż do Port Royal. Aha, anuluj, dobra. Myślałem, że coś ważnego. Dobra, zakończymy już tu odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Ja się tutaj z wami żegnam. Z tej strony był Skorpio. I trzymajcie się. Na razie.